No, co jest ciekawego jeszcze? 10 przypadkowo odnalezionych skarbów? Opuszczone rezydencje milionerów i pojedziemy jakoś przejąć. Dobre? Spartiatics! Zara, jedziemy. Dzisiejszy odcinek był możliwy dzięki Letty Shops, oferującym cashback za zakupy w Pablo Escobara. Był to człowiek, na temat którego bogactwa do dzisiaj krążą legendy. Podobno był tak bogaty, że pieniądze miał poukrywane w tylu różnych skrytkach na świecie, że co miesiąc szczury zjadały dziesiątki jego milionów dolarów. Podobno jego przychody pochodzące z nielegalnych źródeł były tak duże, że miesięcznie wydawał kilka milionów dolarów na same gumki recepturki do wiązania banknotów w pliki. Jak kilka milionów miesięcznie? Ja też słyszałem to, ale to mówili kilka tysięcy, pamiętam. Ty chłopu się popijewszyło. Kilka milionów, nie mogę. Dokładnie jaki kapitał posiadał, jednak pewne jest to, że w jego posiadaniu było kilkanaście, a bardziej prawdopodobne, że kilkadziesiąt luksusowych willi. Jedna z jego rezydencji została sprzedana w 2016 roku za niemal 16 milionów dolarów. Tak zwana różowa willa. A dla Kolejna jego Ale jak? Jego rezydencja? W sensie kto sprzedał tą rezydencję? Państwo zajęło mu tę rezydencję? Czy jak? Źle mu się dodało. Kilka tysięcy dziennie wydawał? No dobra, dobra. No a kto? Nie wiem, może rodzina. Chyba miał rodzinę. Posiadłość Manuela, nazwana tak przez niego na cześć swojej córki, mieszcząca się w Kolumbii, obecnie jest zdemolowana i służy jako boisko do paintballa. Jednak jedna z największych jego rezydencji mieściła się 150 km od Medellin, również w Kolumbii. W skład posiadłości wchodził hiszpański dom kolonialny, park z rzeźbami i zoo, w którym można było znaleźć wiele gatunków zwierząt z różnych kontynentów. Posiadłość zajmowała powierzchnię około 20 km2, a na bramie głównego wjazdu... Dobra, Random Bruce, masz perma i zgłaszam cię do w dupę... Nie, daj mu perma, w dupę. I ja go zgłaszam do Twitcha, żeby mu bana dali na konto main. Bo chłop myśli, że założy... Ty, Random Bruce założył Random Bruce drugie konto i myśli, że nie wiemy, że to serio on. Serio założył konto z takim samym nickiem, żeby nikt nie pomyślał, że to on, tylko że ktoś chce strollować. Rozumiesz to? Ja pierdzielę, chłopie, i ty masz partnera. Dobra, ale bana już dostał. Mam nadzieję, że Twitch też to zrobi. Zniszczono replikę samolotu PA-18 Super Cup. Obecnie posiadłość jest we własności rządu Kolumbii. 9. Rezydencja Mike'a Tysona. Czyli inaczej... Ty! Z czego to jest? Co to jest? Te to są kamienie, czy co to jest? Czy to drewno? Czyli inaczej... Kościół Sanktuarium Batoniki? Żywego Słowa, bo taką obecnie funkcję ta rezydencja pełni. Samozwańczy, najniebezpieczniejszy człowiek na świecie, nazywał kiedyś tą ogromną posiadłość domem. Ale były mistrz wagi ciężkiej, nie miał wyboru, musiał ją sprzedać w 1999 roku, po tym jak doznał sporych kłopotów finansowych. To właśnie w tej posiadłości Tyson trzymał swoje słynne cztery tygrysy. W czasach Tysona w rezydencji znajdowało się 5 sypialni, pełnowymiarowy basen i jacuzzi, a także kryte boisko do koszykówki ozdobione kryształowymi żyrandolami. Po wystawieniu nieruchomości na sprzedaż czekała ona ponad 10 lat na nowego właściciela, którym zostało w końcu zgromadzenie... A, to mu za długi zajęli to i wystawili na sprzedaż. A, dobra. Kościelne. Stary kominek został przekształcony w kryty wodospad, a czteropoziomowy garaż to teraz klasy do nauczania dzieci i pokoje zabaw. Rezydencja mieści się w Ohio, w Stanach Zjednoczonych. Miały być opuszczone, a to jest zajęte, mówią. Słynny żelazny Mike mieszkał tam od lat 80. 8. Rezydencja dyktatora Saddama. Ten chyba wszystkim znany dyktator był u władzy przez 24 lata. Rządził Irakiem żelazną ręką. A większość państwowych pieniędzy wydawał na zaspokajanie swojego rozdmuchanego ego. Szacuje się, że podczas panowania wybudował od 80 do 100 luksusowych pałaców porozrzucanych po całym kraju. Dokumenty ONZ wymieniają 8 głównych kompleksów pałacowych, zawierających łącznie ponad 1000 budynków. Luksusowe rezydencje, mniejsze wille gościnne, kompleksy biurowe, magazyny i garaże. Wszystko obejmujące łącznie około 32 km². I mówimy tylko o 8 największych kompleksach pałacowych.
Wiele pałaców zostało zbudowanych w wielu różnych miastach na terenie kraju i do dzisiaj dokładnie nie wiadomo, które należą do dyktatora. Pałace te zapewniały mieszkanie nie tylko dyktatorowi, ale też jego rodzinie, a także urzędnikom i niezliczonym innym osobom. Ale to nie wszystko. Bohater tego punktu szczególnie umiłował sobie nie tylko pałace, ale również samochody. Wraz z synem posiadał kolekcję niezliczonych, luksusowych aut. Do dzisiaj wiele z nich stoi porzucona, tak jak na przykład zauważone w jednej z irackich miejscowości Ferrari F40, warte prawdopodobnie kilka milionów dolarów. 7. Pałac Szejka. Ten budynek został zbudowany w 1980... To ten, co do mnie pisał! On do mnie wczoraj pisał, widzowie, że mamy korzenie takie same i mi wyśle 2 miliardy euro na konto. Odpisałem mu, że git. Także czekam, zobaczymy, co będzie. Wysłałem mu mój dowód, bo potrzebował do weryfikacji, czy to na pewno ja jestem w jego rodzinie. Mam nadzieję, że serio mi to wyślę. Poczekam już 2 dni, więc... W 5 roku przez Szejka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a koszt budowy wyniósł ponad 135 milionów dolarów. Jednak od wielu lat pałac popada w ruinę. Plotka głosi, że dwór został opuszczony po tym, jak jego mieszkańcy doświadczyli tajemniczych zdarzeń, takich jak ruch mebli lub samoczynne otwieranie i zamykanie się drzwi. Oprócz tego niektórzy podobno twierdzili, że niekiedy widać było twarze dzieci wyglądające z okien, nawet kiedy w pałacu nikogo nie było. Ty właśnie, bo w religii tej chrześcijańskiej, widzowie, są duchy, nie? Ale u muzułmanów też są duchy, czy nie? Ty nigdy nie kojarzę horroru, żeby muzułmanie byli w horrorze i żeby z duchami walczyli. Oni wierzą w duchy, czy nie? No bo jak to możliwe? No czemu mają nawiedzać muzułman duchy, skoro w nie nie wierzą? Szejk z rodziną mieszkał tam zaledwie przez kilka lat. Następnie wszyscy to miejsce opuścili i przez około 30 lat pałac popadał w ruinę. 6. Rezydencja Genshiro Kawamoto. Genshiro Kawamoto to japoński biznesmen znany z inwestycji w nieruchomości w Japonii, Kalifornii i na Hawajach. Mężczyzna od lat przyciągał uwagę opinii publicznej swoimi kontrowersyjnymi praktykami biznesowymi, do momentu kiedy w 2013 roku został aresztowany. W tym też właśnie roku pozostawił swoją rezydencję w Japonii samej sobie. Dawno opuszczone schody prowadzące na górę były kiedyś wyłożone pluszowym czerwonym dywanem. Dziś jednak są zaśmiecone śmieciami i ziemią, być może z powodu pośpiechu Kawamoto do wyjścia. Jednak większość nieruchomości zachowała się we wręcz idealnym stanie. Czemu takie krzesło nie wynieść? Przecież to krzesło to ile musi być warte? Samo krzesło. Wyobrażasz sobie taki plan. Jeździsz se co roku teraz, od dzisiaj liczysz, od tego roku, na wakacje, co roku do Japonii i tam coś zabierasz z tej rezydencji. Dziś się cały wyjazd zwraca i jeszcze masz 2 miesiące dodatkowych wakacji. Jest. Tak jak na przykład ogromna jadalnia. Tylko do połowy pusta butelka i brudne szklanki na stole jadalnianym sprawiają wrażenie, jakby czas się zatrzymał. Sypialnia to chyba najbardziej bogata przestrzeń w rezydencji. Zmęczony materac leży na platformie z czerwonego materiału, a dywan ze skóry tygrysa leży tuż obok. Żerandol upadł co prawda na podłogę, ale za to samotna para równo postawionych butów wciąż stoi koło łóżka i czeka na właściciela. No ja cała rezydencja chyba znajduje się na skraju urwiska, a z tarasu rozciąga się widok na ocean. 5. Pałac w Bożkowie. Jest to zabytkowy pałac z XVI wieku wzniesiony przez hrabiego von Magnis we wsi Bożków w województwie dolnośląskim. Pałac w obecnym kształcie powstał w latach 1787-1791 z przebudowanych wcześniej budowli. Obecnie jest to rezydencja barokowo-klasyczna z potężną wieżą od strony północno-wschodniej oraz drugą mniejszą od strony północno-zachodniej. Dziś pałac jest jedną ze wspanialszych i bardziej okazałych rezydencji w okolicach i funkcjonował właśnie jako rezydencja do lat 40. ubiegłego wieku. Potem przeszedł na własność Skarbu Państwa i zdecydowano się utworzyć tutaj szkołę. Rezydencja była regularnie remontowana i nic nie zapowiadało, że pałac w Bożkowie popadnie w ruinę. Niestety Ale fajnie było do takiej szkoły chodzić, nie? W sensie jakiś plus szkoły w takim miejscu. Chwilą, gdy z tymczasowej szkoły zniknęli ostatni uczniowie, nad Bożków nadciągnęły czarne chmury. Od tego właśnie momentu pałac kilkukrotnie zmieniał właścicieli. Jednak już od kilkudziesięciu lat nie doczekał się żadnego remontu. Temat sprzedaży pałacu i dokonania tutaj jakichś inwestycji wraca co jakiś czas, ale budynek wciąż niszczeje.
Opuszczone miejsce zaczęło przyciągać turystów i fotografów, którzy chcieli na własne oczy zobaczyć, jak perła architektury jest nadgryzana przez ząb czasu. Obecnie, aby wejść na obiekt, trzeba mieć specjalną przepustkę. Ta, normalnie gdzieś tam wejść na pałac. Von Hoogstraten, Anglia. Nicholas von Hoogstraten jest to brytyjski biznesmen jak i skazany przez... cinkciarz w dupę. ...stępca zamieszczany w nieruchomości. Jest znany ze swojego imperium majątkowego oraz specyficznego podejścia do swoich partnerów biznesowych. Mężczyzna w 1985 roku postanowił... Tyl górą. Pudzianowski Mariusz dał na Golibordę 5 zł. PL górą. Dzięki. Dziękuję panie Mariuszu. Dziękuję bardzo. ...i wybudować posiadłość w Wielkiej Brytanii. Kocham, jednak nigdy tak naprawdę jej nie ukończył. W to miejsce pan... zainwestowano ponad 40 milionów euro. Skarbem narodowym. Pałac stylizowany jest na neoklasyczną architekturę i zwieńczony jest miedzianą kopułą. Pałac po ukończeniu byłby większy niż sam pałac Buckingham, a pozostaje opuszczony od 2006 roku. Miało to miejsce z powodu sprzeczki z architektem. Od tego czasu miejsce to... Co? Sprzeczka z architektem i taki pałac se porzucili? Ile oni siano muszą mieć, że taką se porzucą pałac? Nie, widzowie, co tu się odpieprza? To jest z roku na rok coraz bardziej, choć cały kompleks jest cały czas obstawiony rusztowaniami i wygląda tak, jakby robotnicy przed chwilą z nich zeszli i mieli na nie wrócić jutro jakie rano. Jakie rezydencje pokażę? No jak jutro zajmę ten pałac, to jutro IRL z pałacu. 3. Pałac Talisay, Filipiny. Filipiny, prowincja Negros, znajdują się tutaj ruiny pałacu. Ruiny te zostały uznane za jedne z 12 najbardziej fascynujących ruin świata. Miejsce to jest odwiedzane przez turystów, jednak aby je zobaczyć, trzeba zboczyć z trasy. To Filipiny. Nie każdy ma w planach pobyt na wyspie Negros, gdyż inne wyspy są bardziej popularne i oferują jednak więcej atrakcji. Don Mariano Letzman Laxon był właścicielem 440-hektarowej plantacji trzciny cukrowej w okolicy Talsan City na wyspie Negros. Niestety w latach 40. ubiegłego wieku siły partyzanckie pod dowództwem amerykańskim zniszczyły to miejsce, aby powstrzymać okupujące siły japońskie przed wykorzystaniem go jako kwatery głównej. Dlatego dzisiaj można podziwiać specjalnie tylko gołe mury. Powtarza? Jednak to, co zostało, naprawdę warto zobaczyć. W środku zachowały się bogato zdobione żyrandole oraz zdobione posadzki. Na miejscu znajdziemy również salę, w której możemy obejrzeć film o tym miejscu oraz sklepik z pamiątkami. Przy ruinach znajdziemy również kapliczkę oraz restaurację. Ruiny są przykładem wspaniałej architektury utrzymanej w stylu włoskim. 2. Pałac w Podhorcach, Ukraina. Pałac w Podhorcach, wybudowany w połowie XVII wieku dla hetmana Stanisława Koniecpolskiego, to jedna z najpiękniejszych rezydencji Polski! Na Ukrainie. To jest polska rezydencja! Ten zespół zamkowy obejmuje pałac, kościół świętego Józefa i podwyższenia Krzyża Świętego oraz ogrody pałacowe składające się z części tarasowej, krajobrazowej i ogrodu regularnego, położonego między pałacem a kościołem. Ściany wszystkich sal pokrywały artystyczne boazerie, malowidła, sztukaterie, adamaszki, tak lustra weneckie oraz rzeźbione ramy obrazów o tematyce historycznej i mitologicznej. Niestety po 1779 roku ówczesny zarządca kilkukrotnie wystawił zasoby zamku na licytację. Sprzedano mnóstwo bezcennych przedmiotów, w tym buławę hetmańską i miedziane pokrycia dachów. W następnych latach zamek tracił dalej na swojej świetności, będąc zniszczonym i rozkradanym. W 1956 roku zamek spłonął. W 2008 roku znalazł się na nowojorskiej liście World Monuments Watch jako jeden ze 100 najcenniejszych zabytków na świecie zagrożonych zniszczeniem. Obecnie trwają rozmowy na temat tego, czy zamek odbudować, jednak wymagałoby to ogromnych środków finansowych. 1. Pałac w Kopicach. Jest to pałac w ruinie z XIX wieku w Kopicach w powiecie brzeskim, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego. Część zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego, w którego skład wchodzą ponadto park z kaplicą oraz folwark. Pierwsze wzmianki o rezydencji pochodzą z 1360 roku, kiedy to pałac był siedzibą rycerską. Bywali tu książęta, baronowie, artyści i politycy. Dziś pałac popada w coraz większą ruinę, do tego stopnia, że mógłby się stać plenerem filmów grozy czy horrorów. Od czasu swojego powstania przechodził przez ręce wielu właścicieli i przechodził wiele przebudów.
W obecnej formie istnieje od XIX wieku. W październiku 1956 roku grupa nieznanych sprawców zapruszyła ogień pod drewnianą konstrukcją dachu. Co, ile trzeba mieć siana, żeby sobie taki pałac zbudować od zera? Wcześniej spuściwszy wodę z pałacowego stawu. W ciągu kolejnych lat pałac popadał w ruinę za sprawą lokalnych chuliganów, wandali i grabieżców, którzy bez żadnych skrupułów niszczyli i rozkradali blisko 600-letnie dziedzictwo. Obecnie pałac jest w stanie delikatnie mówiąc opłakanym, jednak trwają poszukiwania inwestora. Ale da się odnowić, widzowie. W Łodzi jest manufaktura, czyli takie, ci co nie są z Łodzi, to powiem, takie centrum wielkie, gdzie są różne sklepy i jakieś tam, wiecie, atrakcje. Ale pamiętam, że jeszcze na początku 2000 roku to były historie, że tam żule chodziły. Bo to była fabryka stara, stara fabryka to była. I kradli co się dało stamtąd, jak jeszcze to sobie stało odłogiem. Jakieś kable wyrywali ze ścian i tak dalej, wszystko wyrywali, kradli co się dało. Ale widzicie, odnowili tak, że teraz to jest coś. Czyli da się wszystko odnowić, tylko trzeba pieniędzy dużo. Jak się zwróci coś, to zainwestują. Który podejmie się prac na ile ja to mam lat? Przywróci go do dawnej formy. No ten jak miałem 10 lat, to takie historie były. Jeśli jeszcze o nich nie słyszeliście. Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki, słyszysz krzyk? Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę